bardzo serdecznie przywitać Was wszystkich tutaj w Legia Training Center. U nas w klubie się mówi, że to jest teraz nasz drugi dom. Jeżeli chodzi o nasz dział sportowy, to już wszyscy mówimy, że to jest nasz pierwszy dom. Ale ja mogę tylko powiedzieć i zapewnić, że to będzie dom, który będzie gościnny i otwarty dla wszystkich. To będzie dom, który będzie szkolił i wychowywał przyszłe, mam nadzieję, gwiazdy i Legii, i reprezentacji naszych, i też topowych klubów na świecie. Takich sportowców, z których my i cała Polska, mam nadzieję, będziemy dumni. Ta inwestycja jest przykładem, że jak ktoś ma fajny cel i ktoś potrafi ten cel sprzedać nam i przekonać nas do tego celu, to niezależnie od tego, jak myślimy, niezależnie w jakich partiach jesteśmy, niezależnie od naszych poglądów, potrafimy zrobić wszystko, żeby jak najszybciej go zrealizować. Bardzo panu dziękuję za standardy, które określacie, za standardy, w jakich działacie. To po prostu była dla mnie wielka, wielka satysfakcja z wami współpracować. I dzisiaj jest to jeden z najpiękniejszych dni w mojej 26-letniej karierze burmistrza, uruchamianie tego ośrodka. Legia jest potęgą. Dziękuję wam bardzo.